I przez te 10 lat pracy na stanowisku prokuratora bardzo często doświadczałem czegoś takiego, że... Jest tak rzeczywiście. Nie wiem, czy coś się zmienia w pogodzie, w ustawieniu księżyca, ale że te najbardziej brutalne zbrodnie albo samotwa zdarzają się jedno po drugim. Pamiętam, że zawsze z wieczorem, jak z żoną siadaliśmy do oglądania seriali kryminalnych, to ja się łapałem za głowę. Szczególnie w polskich produkcjach. Myślę, że to w ogóle tak nie wygląda. Mam wrażenie, że pomiędzy policjantami pionu kryminalnego Przestępcami często toczy się taka gra. Oni się znają, no siłą rzeczy muszą obcować w jednym środowisku. Tak są w takim wiecznym tańcu ze sobą. Mi się wydaje, że ja od dziecka miałem takie predyspozycje do tego, żeby dobrze wyczuwać blef czy nieszczerość w drugim człowieku. I faktycznie myli na pełno butelek i leży to ciało, które niby się zapiło i wszystko było tak, ale miało związane nogi. Wyobraź sobie, że przyjeżdża teraz furgonetka i tę laskę, która tam wędruje, Wciągają do samochodu, wywożą z miasta. Jak myślisz, co by się później stało? Ona tak na mnie popatrzała i. powiedziała, Ty jesteś pojebany. To on zjawia się na miejscu tragedii, gdy zachodzi podejrzenie, że mamy do czynienia z przestępstwem. Moim gościem jest dzisiaj Cyril Sonne, prokurator z dziewięcioletnim stażem i tysiącami spraw na koncie, który na dodatek pisze wyjątkowo realistyczne kryminały. Cyril, czy czujesz się trochę tak jakbyś miał dwie twarze? Bo z jednej strony jesteś prokuratorem, a z drugiej strony jesteś pisarzem. To się wydaje, że to są kompletnie dwa różne światy. Czy one się jednak łączą? Ja cały czas postrzegam siebie jako prokuratora. Jeśli przychodzi ten moment na imprezie czy gdzieś że trzeba się przedstawić, powiedzieć czym się zajmujesz na co dzień, to mówię, że jestem prokuratorem. Oczywiście to nie jest najlepsze rozpoczęcie rozmowy. Bo to zazwyczaj następuje, wiecie, po kilku minutach takiej niezobowiązującej gadki, i wtedy widzę taką kamienną twarz i strach, wielki strach w oczach. Czy Czemu się, strach? Czy się, Bo nie... się boją prokuratorów? Cholernie. Czy, Dlaczego? Się, czy się nie wysypałam, czy nie powiedziałam czegoś, czy w moim zachowaniu ubiorze, nie ma czegoś, co wskazywałoby na to, że mogę trafić potencjalnie za kraty? Czyli masz wrażenie, że ten zawód jednak przeraża ludzi? a nie powinno być na odwrót, że powinien właśnie sprawiać, że powinniśmy, okej, okay, to jest człowiek, który dba o nasze bezpieczeństwo. Dlaczego ludzie tak reagują? Wiesz co, ja w ogóle nikomu nie życzę spotkania z prokuratorem. I to nie dlatego, że siebie nie lubię, mm -hmm. ale dlatego, że ta materia, którą zajmuje się na co dzień, czyli prawo karne, to jest coś, co najlepiej, żeby w ogóle się nie musiało wydarzyć, co nie musiałoby istnieć. Tak na pewno byłoby w idealnym świecie, ale jak dobrze wiemy jak ty dobrze wiesz, świat nie jest idealnym miejscem, nie jest bajką, i zajmujemy się tym marginesem prawa w ogóle, który stanowi margines ludzkiego życia, ten taki czarny brzeg, który zagląda w najbardziej podłe, niedobre strony naszych charakterów. No właśnie, i jak ty się czujesz w tym świecie, bo jednak na co dzień obcujesz z tym złem, widzisz tą złą stronę człowieka, a wręcz musisz ją dogłębnie analizować, czy, czy to śpisz spokojnie? Wydaje mi się, że żeby zostać prokuratorem, trzeba mieć w miarę taką silną konstrukcję psychiczną. Bardzo często słyszę to pytanie: jak oddzielam życie zawodowe od życia prywatnego, i czy później bardzo dużo myślę o tych sprawach? Wydaje mi się, że jakoś byłem predestynowany do tego, żeby zostać prokuratorem, bo kiedy wracam do domu, zamykam drzwi do mieszkania, to za tymi drzwiami zostawiam wszystkie problemy, wszystkie ludzkie sprawy, dramaty. A staje się kochającym czułym ojcem. Natomiast kiedy przychodzę do pracy, wchodzę w rolę prokuratora i poświęcam się jej ze stuprocentową uwagą. Nie potrafię powiedzieć, jaka jest na to prosta recepta, myślę, że jej nie ma. Mam bardzo wielu kolegów i koleżanek, którzy nie podołali temu ciężarowi, który codziennie spoczywa na barkach pięciu tysięcy prokuratorów w Polsce, bo to są naprawdę okolicowe. Tylko tyle jest prokuratorów? Około pięciu około tysięcy. Bo to są naprawdę straszne rzeczy, bardzo często, z jakimi my musimy się zajmować. I jak zaczęłaś na samym początku, ja oprócz tego, że jestem prokuratorem, to jestem też pisarzem, autorem kryminałów. I w literaturze kryminalnej i ten zawód prokuratora, policjanta, i też te sprawy, którymi zajmujemy się, są bardzo romantyzowane, bo ludzie lubią czytać, lubią słuchać o zbrodni. Ale nigdy nie chcieliby się znaleźć w jej środku. Mm -hmm. To jest takie podglądanie z bezpiecznej odległości. A my jesteśmy, prokuratorzy, rzuceni w cały ten wir zdarzeń i musimy się jakoś uporać z tymi wszystkimi trudnymi emocjami, a ich jest naprawdę każdego dnia bardzo sporo. No właśnie, bo to, to jest to, co powiedziałyśmy: tak, oglądamy z bezpiecznej odległości. Czy dlatego lubimy czytać kryminały, czy dlatego lubimy słuchać o zbrodniach, bo nas to z jednej strony pociąga, z drugiej strony nas to przeraża? Być może cieszymy się, że to nie jest nasze życie. Że w gruncie rzeczy ten mąż, który nie jest idealny, te dzieci, które mogłyby być trochę grzeczniejsze, samochód, który jeździłby trochę szybciej, nie są wcale takie złe, kiedy mamy kontrast i zestawimy to z dramatami innych ludzi. Czyli ty potrafisz oddzielić pracę od, od codzienności. Po prostu zamykasz drzwi i, i twój umysł zamyka się na to, co było, mimo że spotykasz się z ogromnymi dramatami. Bo y, jakie, jakie sprawy najczęściej trafiają w twoje ręce? Da się w ogóle to jakoś sklasyfikować? 90 kilka procent prokuratorów, być może 95, to są prokuratorzy, prokurator rejonowych. Najniższy szczebel, ale on się zajmuje właśnie tym prawie prawie całością wszystkich postępowań, jakie toczą się w Polsce. I to jest przekrój wszystkich artykułów, wszystkich paragrafów kodeksu karnego. Ja wiem, że autorzy kryminałów najbardziej lubią pisać o zbrodniach. Artykuł Dokładnie. 148, ten najbardziej gorący, najbardziej sexy, ale to nie jest istota naszej pracy. Zabójstwa w Polsce zdarzają się od wielkiego dzwonu, a jeżeli już mają miejsce, to najczęściej nie są tak spektakularne, jak chciałoby to się przedstawiać w serialach, w filmach czy w literaturze kryminalnej. Yy, więc to są przeróżne przestępstwa oszustwa, stalkingi wszystkie przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko rodzinie, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Ten katalog jest naprawdę spory, i prokurator musi być trochę takim specjalistą od wszystkiego: że przez pierwsze pół godziny zajmuje się sprawą jakiegoś wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, później przy, płynnie przechodzi do sprawy gospodarczej, by już o godzinie 11 wniknąć w świat przestępczości narkotykowej. No, właśnie, i to jak jest się w zasadzie od tak wielu różnych dziedzin, czy można być specjalistą w jednej, czy to się potem tak klaruje, że jednak dany prokurator dostaje częściej sprawy, w których czuje się dobrze, czy, czy wy nie macie na to wpływu? Nie, nie, w prokuraturach rejonowych to po prostu, przynajmniej w mojej jednostce, to idzie z listy. Po kolei prokurator dostaje każdą kolejną sprawę z dekretacji. Więc z jednej strony. Pod kątem życia zawodowego to jest ciekawe, bo gdyby człowiek cały czas miał tylko zajmować się jednym typem przestępstwa, to mógłby umrzeć z nudów, ale z drugiej strony wymaga naprawdę sporej gimnastyki, zwłaszcza w świecie stale zmieniających się przepisów. I osobiście to jest ten element, który mnie najbardziej kręci w postępowaniach, bo wielu prokuratorów nie lubi podejmować trudnych decyzji, a ja nie lubię wykonywać czynności biurokratycznych. Natomiast kiedy mogę zagłębić się w akta sprawy. I pomyśleć, jakie wytyczne mam sporządzić dla policji. Co tu trzeba jeszcze dalej poszukać, żeby móc podjąć tę decyzję końcową, merytoryczną. To ja się czuję, jakbym płynął na takiej fali, jak surfer. A nie wynika to też z tego, że. Jesteś po prostu jeszcze dosyć młodym człowiekiem, że jesteś Jestem ciekawy, starszy się, od ty... ciebie. Jesteś starszy ode mnie, ale wśród myślę, tak, prokurator bardziej się kojarzy z kimś takim w sędziwym wieku, może takim średnim wieku. Może sędziwym to złe słowo, ale jak sobie myślę o prokuratorze, to sobie mhm. wyobrażam człowieka, nie wiem, koło pięćdziesiątki, z takim doświadczeniem życiowym a, yy, i że. To z jednej strony jest duże doświadczenie, ale z drugiej strony mam wrażenie, że na przykład, jak mówimy o sprawach stalkingu, czy jakichś takich sprawach, gdzie e, mówimy o znieważaniu w internecie, o zniesławianiu, mam wrażenie, że to starsze pokolenie może nie do końca rozumieć, z czym teraz się boryka to młodsze. Czy ty to widzisz, tą różnicę między właśnie tymi starszymi prokuratorami a tobą, że te światy się trochę zmieniły i że e, przyszło nam trochę rozpatrywać inne przestępstwa w innym świecie, bardziej cyfrowym? Mhm. Wiesz, co mi za chwilę stuknie już 10 lat na tym stanowisku. No tak. przez ten czas poprowadziłem ponad Też się, się zmieniło dużo tak, przez ten czas. Poprowadziłem ponad 3000 postępowań karnych, więc ja już siebie nie postrzegam jako tego młodego mhm, prokuratora. Chociaż tak. gdzieś tam wnętrzu mojej głowy cały czas mam 26 lat i dopiero co skończyłem studia, ale niestety tak to już nie jest. Wiesz, co. Ja w swojej jednostce mam taką bardzo komfortową sytuację, że my się tam wszyscy lubimy, my prokuratorzy mm -hmm. i bardzo często ze sobą rozmawiamy. I z jednej strony to jest y, bardzo dobrze zasięgnąć opinii starszego, doświadczonego prokuratora, bo on naprawdę no, ma ten zasób wiedzy życiowej bardzo spory. Natomiast oni często przychodzą do nas, żeby spytać się o to, jak funkcjonuje dzisiaj to młode pokolenie. No czy... właśnie. Chociaż mi też już nie jest tak blisko do tego młodego pokolenia. Ale gdybym na przykład ja chciała, załóżmy, poprowadzić jakąś sprawę, o, o, właśnie związaną na przykład z internetem mm -hmm. czy stalkingiem, to. Szczerze mówiąc, wolałabym, żeby prowadził ją ktoś taki jak ty. Takie miałabym poczucie, że może wiesz więcej o tym świecie. Zwłaszcza, że y, no, dużo się pozmieniało w ostatnich latach. Ty tak odbierasz to na przykład właśnie na tych przestrzeni, tych dziewięciu lat swojej pracy, że, y, że czy prawo nadąża nad zmianami tego, jak się bardzo zmienił świat w ostatnim czasie? Wiesz, to, to jest... Y Taki wątek, bardzo często wykorzystywany w różnych audycjach, programach typu interwencja. Mm -hmm. Jak to prawo nie nadąża za przestępcami, Właśnie. ale w ogóle istota prawa karnego jest taka i całego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, że my siłą rzeczy musimy być zawsze pół kroku za przestępcą. Bo my, to może zabrzmi kontrowersyjnie to, co ja powiem, ale my reagujemy dopiero po fakcie. Tak. My nie wyprzedzamy ludzkich zachowań i zamiarów, bo podstawą odpowiedzialności karnej w Polsce jest czyn, a nie zamiar. Wiadomo, że ten zamiar jest tam jakąś częścią składową czynu, ale my musimy poczekać, aż coś się wydarzy. I no, często podnosi się takie larum, czemu prokuratura czemuś nie zapobiegła. Ale naszą rolą nie jest wychowywać ludzi. To gdzieś jest jakieś tam zadanie poboczne, żeby kształtować świadomość prawną społeczeństwa. Ale naszym podstawowym zadaniem jest reagować, niestety, po fakcie, a te fakty często bywają bardzo drastyczne. A ty, jako prokurator, masz taką swoją dziedzinę, w której czujesz się najlepiej mimo wszystko. Jako, że działasz na wielu obszarach, ale jest hmm. coś takiego, że dostajesz daną sprawę i jakoś czujesz ten dreszczyk, że, że to jest to, ta, 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 ta dziedzina, nie wiem, właśnie, czy, czy, czy właśnie zabójstwa, czy, czy może właśnie kradzieże, że coś, co bardzo. Wydaje lubisz. mi się, że to takie klasyczne sprawy kryminalne. Ja w ogóle uwielbiam obcować ze starą recedywą. Co To znaczy klasyczna sprawa kryminalna. Yy, nie przestępczość gospodarcza na hmm. przykład nie znam się w ogóle na podatkach i to jest dla mnie terra incognita, naprawdę muszę zawsze wykonywać spory wysiłek, żeby zgłębić się w te przestępstwa finansowe, natomiast uwielbiam obcować ze starymi przestępcami. Mm -hmm. Siedzimy jeden na jeden w sytuacji przesłuchania i on mi kłamie w żywe oczy, na przykład ten przykładowy złodziej samochodów. Ja wiem, że on kłamie, on wie, że ja wiem, że kłamie, a i tak dalej brnie w zaparte, istnieje jakąś taką historię, na przykład kradzież luksusowego samochodu, który zostaje znaleziony w środku lasu. No i... Oczywiście ten sprawca do niczego się nie przyznaje. Ja mu mówię, proszę mi powiedzieć, co się stało. w Jakim cudem znalazł się pan w tym luksusowym samochodzie, który był porzucony w środku lasu? On się tak na mnie patrzy, uśmiecha się i mówi, byłem na grzybach, przechodziłem i zobaczyłem takie piękne auto, to wsiadłem do środka. Potrafią wymyślić na, na poczekaniu taką historię. Ja tak, albo na przykład doświadczeni dilerzy, tacy już może półkę wyżej, mm -hmm. dilerzy narkotyków, gdzie. Policja robi takie dość dynamiczne zatrzymanie u nich w domu. Kilka osób później ląduje w kajdankach w prokuraturze. Prowadzimy symultaniczne przesłuchania i siedzi ten główny sprawca, ręka w gipsie na korytarzu. No i pytam się, czy, czy wszystko w porządku, co się panu stało. I domyślam się, że nie wszystko musiało tam pójść w porządku, ale on, on chce dalej grać w tę grę, patrzy się na mnie, uśmiecha i mówi: No, potknąłem się. Mógłby przecież wsypać tych policjantów, ale nie, no nie oni, oni tego. tak. Jakby mam wrażenie, że pomiędzy policjantami kryminalnymi, wydziału pionu kryminalnego, a przestępcami często toczy się taka gra. Oni się znają, no siłą rzeczy muszą obcować w jednym środowisku i, i tak są w takim wiecznym tańcu ze sobą. A nie masz wrażenia, że ty też jesteś w tym tańcu? No bo przecież on tobie też kłamie w żywe oczy, wręcz z taką ironią. Jak do tego podejść, jak podejść do takiego człowieka? No, ciężko, jak w ogóle udowodnić mu, albo gdzie go złapać na tym kłamstwie? To no znaczy, bo... ja bardzo szanuję takich przestępców. To jest taki dziwny zawodowy szacunek, ale tych przestępców, którzy twardo obstają przy swoim. Nie mówię oczywiście o jakichś sprawcach przemocy domowej czy zwyrodnialcach. Powiedzmy, dotyczy to bardziej takich przestępstw przeciwko mieniu, i szanuję ich za to, że potrafią ponieść konsekwencje własnych działań, że na przykład jest złapany dealer narkotyków i on bierze wszystko na klatę. Mówi, no niczego się nie przyznaje, nikogo nie wsypie, ale, ale też jakby nie czuje wielkiego rozczarowania przez to, że tutaj znalazł się w sytuacji przesłuchania, i on wie, że za chwilę trafi do aresztu, bo to jest jakieś ryzyko zawodowe, które podjął. Natomiast pytałaś mnie o kłamstwo. Mi się wydaje, że ja od dziecka miałam takie predyspozycje do tego, żeby dobrze wyczuwać blef czy nieszczerość w drugim człowieku. Podczas aplikacji odbyłem jeszcze specjalny kurs przesłuchiwania metodą Quantico, to jest metoda FBI, prowadzoną przez tamtych specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, i wydaje mi się, że mam 90-kilkuprocentową skuteczność w tym, żeby wiedzieć, czy ktoś mi blefuje, czy nie, chociaż wiadomo, że no, to nie jest podstawa. Późniejszej decyzji procesowej, tego, czy postawię komuś zarzuty, czy nie, czy skieruję akt oskarżenia, bo muszę mieć oprócz tego inne dowody, ale na pewno bardzo mi to ułatwia moją pracę, bo ta komunikacja niewerbalna, to jak człowiek się zachowuje podczas przesłuchania, to jest jakieś 70% przekazu, więc to, co on mi próbuje wcisnąć czasem ten kit. Ja wiem, wiem, co się stało. I pamiętam, tylko raz w życiu miałem taką sytuację, że naprawdę. Pojawił się przede mną ogromny dylemat, czy facet jest ze mną szczery. Prowadziłem sprawę gospodarczą. Oszustwo kredytowe, czyli sytuacja, w której ktoś przedstawia nierzetelne dokumenty, żeby uzyskać od banku wsparcie finansowe. I ze wszystkich dowodów, dokumentów czy słuchań świadków wynikało, że faktycznie należy postawić w tej sprawie zarzuty. Postępowanie toczyło się w formie śledztwa, więc musiałem osobiście wykonywać wszystkie czynności. I przyszedł ten mężczyzna i zaczął mi opowiadać taką historię, że on prowadzi mały biznes, jakiś tam sklepik i potrzebował wsparcia finansowego. Przyszedł jakiś pośrednik, ale on już niedokładnie pamięta jego dane osobowe, nawet chyba już nie ma w telefonie zapisanego numeru i on mu przedstawił cały komplet dokumentów do podpisania, on tylko złożył własnoręczne autografy i w ogóle nie wie, co się wydarzyło, bo on jest człowiekiem bardzo wierzącym, religijnym i ja... No, to jest kit, który mógłby wcisnąć każdy, ale z drugiej strony też taka linia obrony, która rzeczywiście mogłaby się ziścić w danej sytuacji. No więc ja go poddałem temu swojemu radarowi, który mam mm -hmm. w oczach i patrzyłem, czy wykryję jakąś nieszczerość w jego głosie, w jego zachowaniu. I nic, po prostu nic mnie nie ruszało. I tak sobie siedzę i myślę, kurczę, przecież naprawdę mogło się zdarzyć tak, jak ten facet mi mówi, co ja mam teraz zrobić. No na szczęście. Postępowanie przygotowawcze daje nam ten komfort, inaczej od dyżurów zdarzeniowych, o których pewnie za chwilę będziemy rozmawiać, że można dać sobie troszeczkę czasu na to, żeby się zastanowić. Więc no, doprowadziłem czynność przesłuchania do końca, zarzuty zostały pod, przedstawione, bo przedstawienie zarzutów to jest ich sporządzenie, ogłoszenie i przesłuchanie podejrzanego. Te trzy elementy budują czynność przedstawienia zarzutów. No i zostałem z tą sprawą, i to był jeden z tych, z tych momentów, że wyszedłem z pracy, jechałem kolejką i sobie myślałem: Kurczę, jemu tak dobrze z oczu patrzyło, ale no, z drugiej strony każdy by mógł mnie tak próbować okłamać. Mm -hmm. I następnego dnia on przyszedł do mnie z samego rana z Pismem Świętym, bo był osobą bardzo religijną. Otworzył mi na jakimś fragmencie i powiedział, że odmawiał rano Brewiarz. I tam padły te słowa. On mi odcyfrował to Pismo Święte i on zrozumiał, że źle zrobił i przyszedł się przyznać. I ja po prostu poczułem ciary na plecach. Jeszcze tam brakowało, żeby jakieś dzwony kościelne zabiły Nie, gdzieś no. w tle. No, sprawa była y, później prosta dowodowo, bo no tak. przesłuchałem go drugi raz i, i miałem samo przyznanie się. Ale, ale to była taka niezwykła sytuacja. Czy on też tak dobrze kłamał z drugiej strony, tak? Znaczy... A osoba bardzo religijna. No właśnie. I dało ci tak, a nie dało ci też do, do myślenia, czy już nie byłeś kiedyś tak okłamany, że jednak potrafią cię okłamać? No, no, zawsze mogłem być, ale wbrew jakiejś takiej obiegowej opinii, która gdzieś tam się przewija w kryminałach, w serialach, w książkach, do przesłuchania dochodzi zazwyczaj w tym momencie, kiedy wszystkie dowody inne wskazują na sprawstwo danej osoby. Bo jest taka stara łacińska sentencja, że przyznanie się jest królową dowodów. Tak mhm. było kiedyś, kiedy torturami wymuszano no, tak. to przyznanie się. Ale dzisiaj to nie działa. I naprawdę do przesłuchania dochodzi dopiero w takim etapie, kiedy no już wszystko wskazuje na sprawstwo danej osoby. Rzadko kiedy po postawieniu zarzutów zdarza się umorzyć postępowanie. Bo zdarza się, że ludzie się przyznają do winy, mimo że nie popełnili tego czynu, prawda? Pewnie tak, chociaż mi osobiście chyba coś takiego się nie zdarzyło. Raczej częściej się zdarza, że ktoś się przyznaje. Literalnie, werbalnie mówię, mhm. tak przyznaje się do tego zarzutu. Natomiast całymi swoimi wyjaśnieniami zaprzecza temu, że się przyznaje. Okej. Okay. Tak, ja chciałem to ukraść. E, tak, ja jechałem tym samochodem i spowodowałem wypadek, ale on mi wybiegł coś, nie miałem na to żadnego mm -hmm. wpływu. Wspomniałeś o tych dyżurach. Możesz powiedzieć coś więcej na, na ich temat? E, oczywiście, w, w każdej jednostce. Musi być prokurator delegowany do pełnienia czynności poza godzinami pracy, czyli no od 15:30 do 7:30 mm -hmm. nie wolno od pracy. I tak jak mówiłem, postępowanie przygotowawcze trwa jakiś czas i to daje nam komfort na podjęcie decyzji. Natomiast w trakcie dyżuru zdarzeniowego e, zazwyczaj wszystkie czynności dzieją się na bieżąco i musimy bardzo szybko podejmować decyzję. No, prokurator jest wtedy pod telefonem. Dzwoni do niego dyżurny i mówi, panie prokuratorze, stało się to, to i to. I albo on czasem prosi o poradę, co ma dalej wykonać mm -hmm. jego dochodzeniowiec, no albo prokurator musi przyjechać na miejsce zdarzenia. Jest określony katalog tych przestępstw, gdzie prokurator musi się pojawić. Zazwyczaj są to zdarzenia, gdzie zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci. Mm -hmm. I no, te dyżury zdarzeniowe to jest coś takiego, co... Większość z nich do dziś pamiętam, zwłaszcza takich ciężkich dyżurów. Pamiętam, była kiedyś taka listopadowa noc, z żoną oglądaliśmy chyba najsłynniejszy szwedzki serial kryminalny Most nad Sundem. Godzina 11, kładziemy się do łóżek, ja wtedy odbieram telefon. Dzień dobry panie prokuratorze, to dyżurny tego i tego komisariatu, tej tej komendy. No Mamy takie zdarzenie, pożar osiedla mieszkaniowego. Wsiadam do samochodu, jadę drogą ekspresową, leją się strugi deszczu, po prostu tak jak w dobrym serialu, tym, który przed chwilą za, 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 skończyłem oglądać, dojeżdżam na miejsce zdarzenia, tam wielki kordon i policji, i straży pożarnej, wychodzę z auta, przychodzę, tam strażak mnie nie chce przepuścić, czy policjant, ja mówię, tylko wyciągam legitymację, prokurator, i nagle się zaczyna, wszyscy mnie prowadzą tutaj, zebrał się sztab kryzysowy, jakieś najważniejsze osoby z powiatu, a wiecie, no ja o pożarach mam y, takie pojęcie dość nikłe. I przychodzę, wszystkie oczy na mnie. Tam jeszcze strażacy z tymi siekawkami cały czas na, nad pożarem, i się tak wszyscy na mnie patrzą. I mówią, panie prokuratorze, i co teraz robimy? Ja tak, wiecie, po sobie i mówię: no, no to najpierw to ugaśmy no. <laughs> i wtedy się będziemy zastanawiać. Albo mm, taki dyżur, który bardzo zapadł mi w pamięć, i później przeniosłem go w jakiś sposób na karty swoich powieści. Nazwałem to nocą wisielców, ale u nas na Pomorzu zdarza się tak, że bardzo, ostatnio są bardzo silne wiatry. I którejś nocy pełniłem dyżur zdarzeniowy. Najpierw musiałem pojechać na koniec powiatu, aż na otwarte morze, gdzie doszło do śmierci przez utonięcie. Skończyliśmy wykonywać te czynności, i w międzyczasie dostałem telefon od dyżurnego, że no, no pan nie uwierzy, ale jest jeszcze jedno ciało. Jechałem tam chyba chodziło o przedawkowanie leków, ale oczywiście celowe i na koniec już wracałem do domu i dyżurny dzwoni. a to już tak jakoś z... robiło się jasno powoli, pan nie uwierzy, mamy trzeciego trupa, ale spokojnie, bo ja nie miałem wtedy lekarza do dyspozycji, bo już yy, musiał, czy chyba całą tą noc nie miałem lekarza do dyspozycji biegłego, ale spokojnie, to nic takiego, zdarzenie na Melinie, więc będzie prosta sprawa, pan się pewnie zapił pod wpływem alkoholu, więc to tam tylko pan jedzie, zrobi z technikiem oględziny i, i będzie mógł wracać do domu. No i przyjeżdżam na tę I faktycznie wszystko było tak, jak dyżurny mi powiedziała. Wiecie, już byłem po dwóch y, czynnościach, po dwóch serii mm -hmm. czynności wykonywania. I faktycznie myli na pełno butelek i leży to ciało, które niby się zapiło i wszystko było tak, ale miało związane nogi. Mm -hmm. I, I to był ten moment, że trzeba podejmować wszystkie czynności na bieżąco. Ja byłem sam z technikiem. Nie? Zebraliśmy ślady ostatecznie. Ostatecznie się okazało, że przyczyna zgonu nie była przestępcza. Ale... Nie była jednak. Tak, tak, ale ten stres, który wtedy przeżyłem, pamiętam do dziś. Albo kiedyś też kilka osób się powiesiło w ciągu jednej nocy u mnie. W u mnie w pracy i później ja jeździłem od tego wisielca do wisielca. To Trzeba... byli różni ludzie, niepowiązani. Różni tak? ludzie, niepowiązani. Ja później, trzymasz w ręce moją najnowszą powieść, Tak. Zaś nie Diabeł Patrzy, ja wpadłem na pomysł napisania całej serii kryminalnej, w której tematem przewodnim jest niespokój. Bo mm -hmm. któregoś momentu zacząłem się niespokój. zastanawiać, jak to jest, że te zbrodnie działają zawsze prawem serii. Że tak. powiedzmy, gdzieś jakiś nożownik zaatakuje w Poznaniu, dwa dni później ojciec zamorduje własne dziecko u nas w Trójmieście. I przez te 10 lat pracy na stanowisku prokuratora bardzo często doświadczałem czegoś takiego, że. Jest tak Nie wiem, czy coś się zmienia w pogodzie, w ustawieniu księżyca, ale że te najbardziej brutalne zbrodnie albo samobójstwa zdarzają się jedno po drugim. I mieliśmy właśnie kilku wisielców, kiedyś jednej nocy ja jeździłem i obserwowałem to odcinanie Liny te zwłoki wielkie, które tam policjanci próbują utrzymać, żeby nie spadły na to błoto, bo przeprowadzanie, przeprowadzanie zewnętrznych oględzin ciała podczas sytuacji samoliczej. Wydaje się fajne i wygodne, jak ktoś ogląda program w telewizji i się zastanawia, dlaczego policja nie zrobiła tego, dlaczego prokurator nie zrobił tamtego. No właśnie, to są bardzo częste pytania. Ale to jest 80-kilowe ciało, które wisi gdzieś w stodole, nie ma jak do niego dojść, nie ma jak go złapać. Jeżeli ono może jest już w stanie rozkładu, to trzeba chwycić te zwłoki i liczyć na to, że nie wybuchną i się nie rozleją nam po całym ciele. Mm. Później ułożyć na ziemi i zacząć przeprowadzać oględziny w błocie, z braku światła, bo mamy tylko jakiś generator, który technik tam wyciąga, albo strażacy i próbują to oświetlić. Jest zazwyczaj zimno, mokro. To są bardzo niekomfortowe warunki, w których mega łatwo przeoczyć jakiś ślad. Ale wracając do tego wątku niespokoju i te, tego prawa serii. serii jak to się działa, jak to się dzieje. No wróciłem taki zmachany, czy to następnego dnia rano, przyszedłem do pracy i jeden z takich starszych policjantów się na mnie patrzy i mówi: Jak na kaszubach wieje, to wieje. I mnie też uderzyła moc tego zdania. Teraz wyciągnąłem notatkę i gdzieś sobie zapisałem, przemyciłem do jednej z książek. Myślę, Jak na kaszubach wieje, to wieje. I faktycznie jest coś takiego w pogodzie, w gwiazdach. No, że się to sprawdza. No to tak. właśnie, to ile jest tutaj. Ciebie i twojej pracy w tych książkach. Ile, ile tak naprawdę jest tego prawdziwego, prokuratorskiego życia, a ile jest jednak tej fikcji i takich informacji bardziej przyjaznym czytelnikom, bo ja rozumiem, że Twoja praca yy, no nie jest tak jak w filmach, mhm. że ona jednak ludzie sobie trochę ją inaczej wyobrażają niż wygląda naprawdę. Bardzo romantyzuję i ogólnie popkultura przyzwyczaiła nas do tego, żeby cały czas yy, tą adrenalinę pompować. Mhm. Najmocniej jak się da, bo wiadomo, że no. Jak powiedział Alfred Hitchcock, należy zacząć od trzęsienia ziemi, a później stale podnosić napięcie. Ja pisarzem i autorem kryminałów zostałem totalnym przypadkiem. To nigdy nie był mój pomysł na życie. Ja chciałem być prokuratorem, tym śledczym, mm -hmm. tym detektywem, i to mi się udało spełnić. I proces do tej drogi, żeby zostać pisarzem, był bardzo długi, i skomplikowany, na to nałożyło się wiele czynników. Pamiętam, że zawsze z wieczorem, jak z żoną siadaliśmy do oglądania seriali kryminalnych, to ja się łapałem za głowę, szczególnie w polskich produkcjach, myślałem to W ogóle Łupot. tak nie wygląda. To nic nie wygląda i potem, że ona tak się na mnie patrzyła, i musiałem jej wszystko po kolei tłumaczyć i, i każdą mnie ścisłość prostować. Gdzieś tam w, z tyłu głowy miałem taką ambicję, żeby kiedyś zabrać czytelnika, czy widza, kogokolwiek. Bo jeszcze nie wiedziałem, jaka to będzie forma na backstage w swojej codziennej pracy. I mm -hmm. Powiedzieć. Mi, Zobacz, to jest moje zaplecze. Tu jest to, tu jest to, tu jest to. Tu się siedzi, tu też się siedzi jak w tym, jak w tym reel się <śledzimy> tak. tak. I któregoś dnia po prostu to we mnie rosło, rosło i wybuchło. Wędrowaliśmy z żoną przez jedno z modnych trójmiejskich osiedli. I ja sobie, nie wiem czemu, ale próbowałem wymyślić zbrodnię, która by została nierozwikłana. Sprawa, która trafia na moje biurko i wiem, że sobie z nią nie poradzę. I zacząłem opowiadać, że nie słuchaj. Popatrz, tu masz kamerę, tam masz kamerę, tutaj przy stolikach siedzi tam kilkadziesiąt osób, jedzą pizzę, piją jakieś late prosecco. Wyobraź sobie, że przyjeżdża teraz furgonetka i tę laskę, która tam wędruje. Wciągają do samochodu, wywożą z miasta, jak myślisz, co by się później stało? Ona tak na mnie popatrzała i powiedziała: Ty jesteś pojebany. <grywa> Ona powiedziała, że jestem nienormalny. I faktycznie, no, może coś takiego jest we mnie, jakieś zboczenie zawodowe, no, że, że myślę o tych ciemnych stronach ludzkiego umysłu. Ale wróciłem do domu i to mi w ogóle nie dawało spokoju. Całą noc trawiłem ten pomysł. Dodawałem kolejne puzzle do tej sytuacji kryminalnej i i następnego dnia siadłem i zacząłem pisać, tak powstał mój debiut, Krzycz jeśli żyjesz, bo wyobraźmy sobie, że dochodzi do porwania młodej dziewczyny, która już jest studentką, nie mieszka z rodzicami, policja zacznie się interesować, znaczy najpierw rodzina i znajomi zaczą się interesować jej zniknięciem dopiero po kilku dniach, bo jak jesteś studentem, nie mieszkasz ze starymi, to nie zazwyczaj kontaktu nie ma się codziennego kontaktu, zazwyczaj czasem ta impreza się przedłuży, z jednego wieczoru robi się jakaś trzydniówka, później się jeszcze pójdzie do koleżanki, więc zainteresują się jej zniknięciem dopiero po kilku dniach. Jeżeli tam nie działo się nic podejrzanego w jej życiu, to policja pomyśli dokładnie to samo i zacznie jej szukać po kolejnych kilku. A ja pomyślałem, co by było, gdyby sprawcy nie mieli żadnego motywu i żadnego związku z tą konkretną osobą. Mhm. Ładują ją do furgonetki, wyrzucają jej telefon do pierwszego lepszego śmietnika. Sygnały GPS w mieście są tak zanieczyszczone, że zlokalizowanie stacji bazowej czy takie dokładne ustalenie kiedy ostatni raz ten telefon łączył się z siecią jest niemożliwe, bo tutaj jest po prostu wielki szum informacyjny, który się toczy w przestrzeni. Oni ją wywożą i ponieważ nie mieli żadnego związku z tą konkretną dziewczyną, zawożą tam do swojej jaskini Fritzla i potem robią jej różne groźne rzeczy. To nikt nie ma żadnego wyjścia na tego sprawcę, no bo jak go szukać? Stworzyłeś zbrodnię, doskonałą. Tak, tak, niestety. A później odwróciłem rolę i pomyślałem sobie: Okej, okay, ciało po miesiącu znajduje się w rzece. Ja dostaję tę sprawę na, na swoje własne biurko. Czy do mnie rodzina? I jak zawsze, wszyscy są święcie przekonani, że doszło do przestępstwa. Mhm. I ja oczywiście mam taki radar gdzieś z tyłu głowy, żeby prześwietlić to swoim filtrem i zakładać, że mogło dojść do tego przestępstwa, ale jednak znowu w 90 kilku przypadkach, Swojej pracy zawodowej, zazwyczaj przekonujemy się o tym, że tutaj jest brak znamion przestępstwa, że, że do zdarzenia doszło albo z przyczyn naturalnych, albo bez udziału osób trzecich, a to jest mm -hmm. konieczny warunek tego, żeby mieć do czynienia z przestępstwem. I pamiętam, że kiedy książka pojawiła się na rynku no i była reklamowana tym szumnym hasłem Jedyny w Polsce kryminał napisany przez prawdziwego prokuratora ja później czytałem recenzję. No to tak, część osób była zachwycona, że to jest coś totalnie świeżego i nowego ale też było bardzo duże grono odbiorców, które powiedział nie, to tak nie wygląda. Ja nie bardzo miałem, jak odnieść się do tych recenzji, ale sobie myślę, 8 lat wtedy pracuję jako prokurator, tak, tak to właśnie wygląda, jak mam ci to inaczej. I jakby ludzie... Byli przyzwyczajeni do tego, że. Tego, tej filmowej wersji tego wszystkiego? Prokuratora, który biega po mieście mm -hmm. w gejowskim klubie razem ze swoim przyjacielem, policjantem, mm -hmm. siedzą przy barze i wtedy podchodzi do nich jakiś tajemniczy świadek inkognito i, I zdradza, sekret. Tak, zdradza rozwiązanie zagadki. A przecież to w ogóle tak nie wygląda. Ja chciałem napisać sprawę. E, opisać, napisać książkę, która będzie ciekawa, no bo to jednak jest rozrywka, tak. literatura kryminalna ale z drugiej strony nie będzie tak sztucznie napopowana fajerwerkami. Nie zacznie się od dziesięciu zwłok powieszonych na Pałacu Kultury. Mm -hmm. O czym miałbym pisać w drugim tomie? O stu no tak. zwłokach e, powieszonych na sukiennicach? To jest idealna pozycja właśnie dla fanów true crime, którzy e, lubią true crime, bo właśnie nie chcą tej fikcji, nie chcą tego przerysowania, tak. a jednocześnie chcą tych emocji. Tak, i w, Czyli to jest idealne połączenie. W mojej literaturze najważniejszy jest człowiek, bo mm -hmm. to jest to, co ja najbardziej lubię w życiu, obserwować innych ludzi, i to, co najbardziej mi się podoba w pracy prokuratora, to że mogę zaglądać w umysły innych ludzi. Mm -hmm. Więc ta warstwa obyczajowa jest bardzo obficie rozbudowana, bo tak to zazwyczaj wygląda, że przestępstwo, czy ono jest umyślne, czy nieumyślne, stanowi zazwyczaj jakąś konsekwencję wielkiej piramidy, która gdzieś tam po kolei narosła, płynnych yy, decyzji, nieprzemyślanych wyborów. I tego, że kilka razy skręciło się nie na tym zakręcie, co trzeba. Później mm -hmm. dochodzi do tego przestępstwa, bo tych przestępstw umyślnych yy, i zbrodni, w tym zbrodnia zawsze musi być umyślna, naprawdę jest garstka. Zazwyczaj yy, chcielibyśmy myśleć o, o tych przestępstwach jak takich Arsène Lupin, mm -hmm. geniuszy zbrodni, ale to nie są tacy ludzie. Jeżeli ktoś wy, wybiera dla siebie drogę przestępcy, to zazwyczaj dlatego, że coś mu w życiu nie poszło. To zawsze jest, zawsze się kończy niekorzystnie przecież dla niego, prawda? No prawie zawsze. Chociaż ta, mm, też lubimy mówić o tym, jak źle działają organy ścigania. Natomiast jeśli popatrzy się na statystyki policyjne, to wykrywalność przestępstw. Po pierwsze, liczba przestępstw spada z roku na rok na o przestrzeni proszę. ostatnich 20 lat. Co pewnie też wiąże się jakoś z dobrobytem społeczeństwa, że one stale rośnie, ale spada liczba przestępstw i wzrasta wykrywalność tych najpoważniejszych. Wykrywalność zabójstw to 90 kilka procent. Jest bardzo dużo. Tak. A co z tymi niewykrytymi? Zdarzyło ci się takie, taka sprawa, której nie udało się dokończyć, właśnie taka jak w Twojej książce, tylko że niestety no, no nie dało się nikomu postawić zarzutów, ustalić sprawcy. To są dwie różne sytuacje, czy ustalamy sprawcę, czy, czy stawiamy zarzuty, bo wtedy mhm. w ogóle musimy, musi dojść do ustalenia, że w ogóle jakiś sprawca był. Tak. To jest tego typu historia. A to na gdzie... przykład nie udaje się w ogóle wskazać nikogo, kto mógłby za tym stać. Tak, to ja nie, nie chciałbym tu rzucać statystykami, ale to też nie jest tak, że to prokurator musi poszukiwać mm -hmm. tego sprawcą. Właśnie to jest kolejny mit, który obalam w swojej literaturze. Yy, oglądałem jakiś serial i na miejsce znalezienia zwłok przyjechał policjant. Nie czekał na lekarza, nie czekał na prokuratora, mm -hmm. nie wiem, jaki to serial na jakiej stacji. I zaczął tam ruszać tym ciałem, oglądać. I ja sobie myślę, dobra, gdzie jest prokurator, gdzie jest lekarz i w ogóle, kim jest ten policjant, z jakiego on jest pionu? Bo my mamy trzy piony główne policji: pion prewencji, pion kryminalny i pion dochodzeniowo-śledczy. My, jako prokuratorzy, najczęściej współpracujemy z pionem dochodzeniowo-śledczym i dbamy o to, żeby te wszystkie ustalenia przekuć na formę procesową, żeby później móc podjąć jakąś decyzję, która obroni się w sądzie w tej czy innej postaci. Bo nawet jeżeli my umarzamy postępowanie, to też stronom służy zażalenie na naszą decyzję, więc to musi być dorobione procesowo. Każda ze stron ma jakieś tam swoje prawa i obowiązki, my musimy ich przestrzegać. Natomiast pion kryminalny to są ci ludzie, którzy chodzą po mieście. Dokonują różnych ustaleń i oni często balansują na granicy prawa, bo też takie są ich jakby kompetencje ustawowe, że no, policjanci kryminalni mogą posiadać substancje zabronione, mogą dawać łapówki, wręczać jakieś niewielkie korzyści mm -hmm. majątkowe, no bo oni muszą wniknąć w to środowisko przestępcze. Tak, na, natomiast stopić w tło. Natomiast ten cały filtr, który oni gdzieś tam, te wszystkie ustalenia, których oni dokonają, muszą zostać przepuszczone przez ten filtr procesowy. I to, że ktoś powie coś na twarz. Policjantowi z pionu kryminalnego, to dla mnie, jeszcze, to dla mnie jest jakaś informacja o dowodzie, ale to nie jest mm -hmm. dowód. Bo, żeby to był dowód, należy go posadzić na krześle, czytać mojego prawa i obowiązki i go przesłuchać. I on musi to samo zeznać na protokół. I nieraz się tak zdarza, że, że ktoś się przyznaje kryminalnym z różnych intencji, czasem, czasem lepszych, czasem gorszych, nie zawsze szczerze. A później idzie do policjanta, dochodzeniowca, albo od razu do mnie, do prokuratury i mówi kompletnie coś innego. Mm -hmm. I co wtedy? No i wtedy jest dupa blata. No właśnie. <laughs> Najgorsze są postępowania tak zwane, które są, jest, mamy za mało materiału dowodowego na akt oskarżenia i za dużo na umorzenie. Mm -hmm. I, i to, to są te najciekawsze sprawy, ale też te, które spędzają nam sens powik. Jest takie powiedzenie, że lepiej wypuścić stu winnych, e, niż wsadzić jednego winnego. I zgadzasz się z tym? Ja się z tym zgadzam, bo jestem humanistą. Mm -hmm. <laughs> Natomiast taki mit, który często przewija się w literaturze kryminalnej, nie mojej, i w serialach, to, że prokurator za wszelką cenę chce posłać kogoś za kraty. A to jest tak, że adwokat, jego nadrzędnym celem jest obrona klienta. I to jest dobre, bo to, jest, to wynika z naszej kultury prawnej jeszcze z czasów rzymskich, że każdy ma prawo do obrony, nieważne jak bardzo by zbłądził. Ale i sąd, i prokurator, mają inną naczelną zasadę w prawie karnym i w postępowaniu karnym. To jest ustalenie prawdy materialnej. Moim celem nie jest wsadzenie kogokolwiek za kraty. Ja muszę ustalić, co się naprawdę wydarzyło. Mm -hmm. I ja również, w sumie, może i nawet chętniej umarzam postępowania. Oczywiście mm -hmm. inaczej niż z niewykrycia wykrycia sprawcy, bo w sumie mogę wtedy odetchnąć z ulgą. Uff, tu nie wydarzyło się żadne przestępstwo, czyli świat jednak jest trochę lepszym miejscem, niż chcielibyśmy o tym myśleć, mm -hmm. niż sporządzać akt oskarżenia i koniecznie wsadzać kogoś za kraty czy go karać. Ja nie mam sobie takiej silnej potrzeby, żeby kogoś karać. Natomiast no tak jest skonstruowane nasze nieidealne życie, że tam, gdzie przestępstwo, występek, tam gdzie ktoś zbłądzi, no to musi pojawić się ta jakaś reakcja państwa. A co powiesz na to, że istnieje takie przekonanie, że polskim wymiarem sprawiedliwości rządzą statystyki? <laughs> Statystyka jest bardzo ważna w prokuraturze, natomiast to jest troszeczkę taka, ja nie mówię, że ona jest ważna w życiu i zaraz wyjaśnię, dlaczego. Mm -hmm. Ale to jest taka, trochę taka drabina. No, w Ministerstwie Sprawiedliwości ludzie operują na statystykach. I później to idzie niżej do prokuratury generalnej, krajowej, prokurator regionalnych, okręgowych i rejonowych za statystykę. Odpowiadają nasi przyłożeni. Prokurator rejonowy, zastępca prokuratora rejonowego, nie my, prokuratorzy. Naszym zadaniem mhm. jest dobrze poprowadzić postępowanie w miarę rozsądnym czasie, takim jaki wynika z przepisów i okoliczności, i ustalić prawdę. Natomiast prokurator znajduje się pod ciągłą presją ze wszystkich stron. Jest presja policji, która ma jakieś własne interesy i inną statystykę niż nasza, mhm. jest presja stron i tej strony, powiedzmy, pokrzywdzonej, i tej strony podejrzanej, oskarżonej. Siłą rzeczy każdy tutaj ma inne, inne dowody. Jest ta presja statystyczna, która jest kładziona nie bezpośrednio na nas, na prokuratorów, ale na naszych przełożonych, żeby jednak kończyć te sprawy, żeby później w statystyce móc się, móc się wykazać, że, że prokuratura dobrze działa. I jeśli ktoś chce być dobrym prokuratorem... I też dobrym człowiekiem, bo to się ze sobą wiąże, musi być odporny na te wszystkie sytuacje. Jakby mm -hmm. nie przeciągać postępowań w nieskończoność, to jest jasne, ale nie kończyć sprawy, dopóki nie, nie zbierze pełnego materiału dowodowego. No I, właśnie. I, I też krążyliśmy już wokół tego tematu, ale jeszcze to nie zostało tak jasno powiedziane. Naszym celem, ani naszą ambicją nie jest to, żeby sporządzić akt oskarżenia i posłać go do sądu, tylko po pierwsze ustalić, jaka była prawda, i potem w oparciu o to, jak już wiemy, co się wydarzyło, sporządzić decyzję merytoryczną, czyli zakończyć sprawę, ale nie zakończyć ją aktem oskarżenia. Bo ta decyzja merytoryczna to może być umorzenie postępowania z różnych przyczyn albo akt oskarżenia. A jeżeli już kierujemy akt oskarżenia, to nie na chybił trafił, że coś tam jakieś mamy dowody, może tak się wydarzyło, może się nie wydarzyło, rzucimy do sądu taki granat i zobaczymy co się stanie. Nie. My kierujemy akt oskarżenia do sądu tylko wtedy kiedy mamy niemal całkowitą pewność albo całkowitą pewność, że po pierwsze dana osoba jest winna, że to zrobiła i że mamy na tyle mocne dowody, że ta sprawa się sama obroni przed sądem. Często się mówi i często pada taki zarzut, że prokuratorzy nie chodzą do sądu na postępowania, że na miejscu ławy prokuratorskiej tam jest hmm, nic, puste miejsce. Mhm. Lepiej by było pewnie tak, w idealnym świecie, żeby prokuratorzy chodzili na wszystkie sprawy do sądów ale z uwagi na obłożenie pracą to jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie się rozdwoić, rozstroić albo podzielić na pięć części, żeby jeździć na miejsce zdarzeń naraz i prowadzić ponad setkę postępowań symultanicznie i jeszcze trzy dni w tygodniu spędzać w sądzie. Więc ustawodawca daje tutaj taki, taki jakiś wymyk, że prokurat, obecność prokuratora nie jest obowiązkowa na postępowaniach, które toczyły się w formie dochodzenia, bo postępowanie przygotowawcze to jest albo dochodzenie, czyli niby te mniej błahe sprawy, albo śledztwo. Na wszystkich śledztwach prokurator musi być w sądzie. I często strony tak patrzą na to wszystko z niesmakiem i mówią kurczę, dla mnie to jest poważna sprawa, bo albo coś mi się stało, albo ja jestem o coś oskarżona, a tu prokurator nawet się nie pofadygował o to, żeby przyjść na salę, czy ta sprawa nie upadnie. I tak jak wspomniałem, w idealnym świecie super, jakby ten prokurator tam siedział, ale z drugiej strony w 90 kilku procentach spraw to postępowanie jest tak mocno dorobione, że kiedy mm -hmm. sędzia dostaje cały skompletowany materiał dowodowy, grubą tekę albo ileś grubych tomów akt. Nie potrzebuje prokuratora. To on jest pewny, że to się obroni. Tam wszystko mm -hmm. już jest, co miało być. Te czynności później się powtarza w postępowaniu sądowym, bo my nie żyjemy w krajach anglosaskich, że tam się toczy jakiś show przed sądem. Tak. U nas ten sędzia ma dokładnie ten sam obowiązek, który prokurator ma przed sobą postawiony: dotrzeć do prawdy materialnej. Więc bym powiedział, że to jest taki double check. Czy prokurator dobrze zrobił? I później mamy wyrok pierwszej instancji, i potem trzecie sprawdzenie, czy tam drugie sprawdzenie, to jest instancja odwoławcza. Zastanawia mnie, jak bardzo angażujesz się w te sprawy? Czy zdarza się, że na przykład rodzina osoby, nie wiem, zamordowanej. Pokrzywdzony, pokrzywdzeni chcą się z tobą spotkać, porozmawiać z tobą, swój punkt widzenia przedstawić. Czy ty spotykasz się z takimi ludźmi, na przykład, na przykład z rodzinami ofiary? Chcesz z nimi porozmawiać, czy wolisz jednak zachować dystans? Jedno drugiego nie wyklucza, mhm. bo ja chcę być w mojej pracy profesjonalistą, ale mam tę silną świadomość, że obcuję z ludzkimi dramatami i krzywdami, więc ja się zawsze spotykam z pokrzywdzonymi ze stronami. Natomiast oczywiście robię to w prokuraturze, nie w czasie wolnym, czy gdzieś na mieście, jak w mhm. jakichś tam filmach. I Staram się mieć też tę świadomość, że reakcje ludzi, zwłaszcza pokrzywdzonych, mogą być nieracjonalne i oni mają do tego prawo, bo im się wydarzył dramat w ich życiu. Więc ja zawsze staram się być chłodny i opanowany, ale jednocześnie empatyczny i zrozumieć, że oni nie są prawnikami, nie muszą wiedzieć jak wy, nie wiedzą jak wygląda ten system i nie muszą tego wiedzieć, że to ja mam zadbać o to, żeby postępowanie przygotowawcze zostało dobrze poprowadzone. I jednocześnie starać się ich jakoś upewnić w tym, że ich sprawa jest w dobrych rękach i rozumieć te wszystkie emocje, mm -hmm. bo no, kiedy dzieje nam się coś przykrego, a zwłaszcza jeżeli gdzieś w naszej rodzinie wydarza się sytuacja śmierci, to to jest sytuacja, którą trudno mierzyć racjonalną miarą. I oni mają prawo być wzburzeni, oni mają prawo wymagać od nas, mają prawo mieć pretensje, a my musimy być tutaj tymi profesjonalistami, którzy dadzą im to wsparcie. Zdarza się, że na przykład rodzina ma dobrą sugestię, albo że przychodzi z jakimś swoim zebranym materiałem dowodowym, na przykład swoim takim prywatnym śledztwem i się okazuje, że te materiały są wartościowe, że one rzeczywiście pokazują tę sytuację z zupełnie innej strony, która nie była na pierwszy rzut oka widoczna. Oczywiście, że tak, bo osobowe źródła dowodowe, czyli te przesłuchania albo świadków, albo podejrzanego, albo biegłych to są najważniejsze dowody w sprawach. Mhm. I te ustalenia rodziny to oczywiście no, no nie są włączane w ramach, w ramach postępowania, ale dla nas to jest jakaś informacja o dowodzie. Aha, jeszcze trzeba przesłuchać tego, tego i tego, bo oni mogą coś wiedzieć w sprawie. No bo skąd ja mam wiedzieć? Organ procesowy, czyli sędzia na etapie postępowania sądowego albo prokurator, z zasady, która jest wpisana w kodeks postępowania karnego, nie może być świadkiem zdarzenia, do którego doszło. Więc ja muszę być jak ta Temida. Zamknięte oczy. I tylko ważę na szali, na wadze te dowody, które zgromadzą organy. I ta informacja o dowodach jest dla mnie bardzo ważna. Mm -hmm. Czyli jednak warto, mimo wszystko rodziny, które... No, niedawno właśnie na moim kanale pojawił się taki tak. odcinek. Tak. Nie wiem, czy go oglądałeś, o, o Weronice Karwatce. I tam właśnie rodzina bardzo bardzo chciałaby, żeby prokuratora, prokuratura im pomogła, żeby prokurator mhm. się zaangażował bardziej w sprawę, czy, czy faktycznie takie działania z ich strony, zbieranie to materiału dowodowego może jednak przynieść jakiś efekt, tak? Ja nie chcę oceniać tamtej sprawy, bo jej nie prowadziłem, tak. i nie znałem, a odpowiadam tylko za swój referat. Natomiast osobiście uważam, że to jest bardzo ważne, żeby wsłuchiwać się w głosy ludzi. Mm -hmm. no, no, bo skąd prokurator ma się dowiedzieć, jaka istniała sieć kontaktów, sieć powiązań, jakiejś sytuacji? No właśnie. On musi słuchać stron, czytać protokoły przesłuchań i z tego wywnioskowywać, co więcej dałoby się zdać y, zrobić w sprawie, bo naszym problemem, czy też moim problemem, mówię tutaj o własnej optyce jako śledczego i kogoś, kto poprowadził ponad 3000 postępowań karnych i przez 10 lat nie dostał ani jednego wyroku niewinniającego, mm -hmm moim problemem nie jest nadmiar dowodów, tylko i brak. Jeżeli, znowu przepraszam, od, odnoszę się do swojej powieści, e, która inaczej niż pierwsza seria zabiera czytelnika na prowincję, tak jak to tutaj bardziej określiłem, miejsca, gdzie sąsiad nigdy nie wyda obcemu swojego sąsiada, ale z chęcią właduje mu w plecy nóż. I praca na prowincji to jest mm, bardzo wymagające zadanie, bo tam bardzo często Dochodzi do jakichś zdarzeń na przykład w domu, na uboczu, na odludziu. Też ostatnio mieliśmy jakąś taką sprawę w Polsce kobiety, która była 4 lata przetrzymywana więziona, chyba przez swojego tak. partnera, więziona. Zmowa, milczenia. To jest straszne. W miastach się takie historie raczej nie zdarzają. Tam często dochodzi do brutalniejszych zbrodni, ale ludzie mają jakąś znieczulicę, nie chcą o czymś powiedzieć, ale to co dzieje się na wsiach czy w tej Polsce powiatowej to Odstaje potrafi to jednak, być tak? naprawdę okropne i Czasem na przykład widzę pobitą, znaczy widzę, widzę w aktach, czy, czy mam taką sytuację, pobitą kobietę, czy pobite dziecko. Pobite to jeszcze pół biedy, bo to już jest jakiś dowód. Przepraszam, że, że o tym tak mówię, ale z punktu widzenia procesowego to jest łatwiejsze, kiedy są jakieś obrażenia. Ale dostaję jakiś sygnał, że gdzieś w jakimś domu coś się źle dzieje. I nie ma żadnych obcych osób, które mogłyby mi o czymś zaświadczyć, bo albo sąsiedzi są oddaleni od tego domu o kilka kilometrów, albo mieszkają obok i, i są jak te małpki. Nie widziałem. Nic nie powiem, nie słyszałem. I ja po prostu nie mam, jak szukać tych kolejnych dowodów, bo wszystko się dzieje w kręgu jakiejś rodziny. Albo na w przykład w dwóch ściany. osób. Ja mam jeden na jeden dowody, więc na, na nadmiar dowodów nigdy nie narzekam. Naprawdę dziękuję za taką sytuację, bo ja sobie mogę przesłuchać wtedy 20 osób, czy też kazać policji to zrobić, i później na spokojnie ocenić ten materiał dowodowy, jeżeli trzeba to jeszcze kogoś dosłuchać, skonfrontować. Mm -hmm. Natomiast w takich sytuacjach, kiedy po prostu nie ma fizycznej możliwości poszukiwania dalszych dowodów, to wtedy jest ten klin. I często wyrzuca się przy okazji dramatów w programach telewizyjnych prokuratorom, że nie ustalili jakiejś prawdy albo zgromadzili za małą ilość dowodów, bo to na prokuratorze ciąży obowiązek zgromadzenia dowodów, ale ich się często zgromadzić nie da, bo po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. Czyli jak jest taka sytuacja, tak jak, o jakiej mówisz, że na przykład. Dramat się dzieje w czterech ścianach, i nie za bardzo jest jak zgromadzić materiał dowodowy, ale ty tam podświadomie, podskórnie wiesz, że tam jest jakiś ogromny problem. Na przykład jest, nie wiem, maltretowane dziecko. Czy ty potrafisz sobie z tym poradzić emocjonalnie? Bo to, ta, ta świadomość, że tam tak jest, ale że ty nie jesteś nic w stanie zrobić z tym, to musi być okropne uczucie. Przemoc wobec dzieci, przemoc w rodzinie, zwłaszcza przemoc wobec dzieci, czy przemoc seksualna. To jest najgorsza kategoria spraw dla, nie, dla mnie. I tak jak powiedziałem wcześniej, że nie przynoszę tej pracy do domu, to w wypadku tych postępowań czasami zdarza mi się nie spać po nocy, bo jestem człowiekiem i sam jestem też ojcem. Mam to dziecko. Być może od, od czasu, kiedy zostałem tym rodzicem, ta perspektywa się mocno zmieniła. Ale na krzywdę dzieci nie potrafię po prostu, po prostu patrzeć. Choć z dowodowego punktu widzenia to często jest troszeczkę prostsze. Bo dzieci, zwłaszcza małe dzieci, wbrew może jakiejś obiegowej opinii, one nie kłamią. Przesłuchanie dziecka odbywa się zawsze przed sądem, w tych tak zwanych niebieskich pokojach. Tam jest psycholog, jest sędzia, a za szybą siedzi prokurator, ewentualny obrońca i po tym dziecku widać, czy coś jest nie tak, czy nie jest nie tak. Ono często nie potrafi zwerbalizować swoich krzywd albo robi to w sposób bardzo prosty, jemu się mylą fakty, bo dziecko nie ma zdolności zapamiętywania, a później odtwarzania tego, ale ja w takich sprawach nie odpuszczam. Drążę, drążę do końca i przepraszam, że się tak chwilę zawiesiłem, ale to, to są naprawdę trudne emocje. No chyba tutaj, tutaj wolałbym zaryzykować niż wiedzieć, że że po wolności grozi jakiś facet. Bo najczęściej to jest facet, który Krzywdzi ma na sam dzieci. Krzywdzi dzieci tak. Czyli są takie sprawy, które potrafią ciebie motywują do tego, żeby drążyć, żeby nie odpuścić, żeby poznać prawdę. A czy zdarza się tak, że jakiś prokurator po prostu dostanie taką sprawę, że ona go przygniecie? Na pewno, bo co bo... wtedy? No my jesteśmy tylko ludźmi. Więc mm -hmm. większość prokuratorów starza się dobrze wykonywać swoją pracę, ale jak w każdej grupie zawodowej. I zdarzają się czarne owce, i zdarzają się ludzie, którzy po prostu sobie z tym wszystkim nie radzą. No, jakby ja mogę za to tylko przeprosić z tego miejsca, ale mm -hmm. jesteśmy zwykłymi ludźmi. Ja się za swoje postępowanie nie, nie wstydzę, ale liczę się z tym, że kiedyś może powinąć mi się noga, bo też jestem tylko człowiekiem. Mm -hmm. I ten się nie myli, kto nic nie robi. A co w takiej sytuacji, na przykład, kiedy właśnie. Mm, jakiegoś prokuratora coś przerasta, albo na przykład wy widzicie, że, że mhm. ten prokurator może nie do końca się przykłada do tej sprawy i zdarza się tak, że, że wtedy można jakoś zareagować, że, że ta sprawa tę, tę sprawę przejmuje inny prokurator, żeby jednak ją jakoś spróbować rozwiązać, innym okiem na nią spojrzeć. Odpow, Jak to wygląda? Odpowiem tylko za moją jednostkę. W mojej jednostce jednak jest tak, że rozmawiamy o tych sprawach, mhm. i takie, z którymi ktoś sobie nie radzi, a są to sprawy ważne społecznie. Dla nas każda sprawa jest ważna, w sensie dla, dla nas, dla stron, dla pokrzywdzonych, dla na podejrzanych, natomiast przy tych cięższych gatunkowo postępowaniach raczej szefostwo, i my sami patrzymy na to, czy dany prokurator będzie w stanie to w ogóle udźwignąć. Wspieracie się po prostu, jesteście tak, teamem. Tak. Ja, ja bardzo lubię swoich kolegów spraw. To jest mhm. miejsce, do którego chodzę z przyjemnością, bo wiem, że mogę się poradzić i często w tych trudnych sprawach radzę się kilku osób, co należy zrobić. No, taki dowód społecznego uznania zawsze mhm. jakoś tam pomaga. Ostatecznie decyzja jest moja, mój jest ciężar odpowiedzialności, czuję to na swoich barkach, ale jeżeli się porozmawia z mądrymi ludźmi, mądrzejszymi od siebie, to zazwyczaj to pomaga. Natomiast co w sytuacji błędów, bo, bo te błędy się zdarzają i o nich najchętniej mówi się w telewizji, bo to są nośne tak. medialnie tematy. Zawsze przysługuje od każdej naszej decyzji prokuratorskiej droga odwołania do sądu. Wiadomo, że w wypadku aktu oskarżenia no, ktoś może zostać uniewinniony, później jeszcze mamy sąd drugiej instancji. Ale w postanowieniach o umorzeniu o postępowania z różnego powodu też każdej stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do sądu. I później mamy kolejne sprawdzenie przez niezawisły organ tego, czy my się nie pomyliliśmy. Czy ze zmęczenia, czy z tego po prostu, że ludzie są jednak jednostkami ułomnymi. Mm -hmm. Mówisz, że macie te dyżury. Potrafisz być w różnych godzinach po prostu wezwany na jakieś miejsce, na miejsce tragedii. Tak. Czy pamiętasz takie okoliczności, które. No, wbiły cię w fotel. Po prostu zdałeś sobie sprawę, że, że no to jest tragedia, że, że nie wymarzysz tego obrazu nigdy ze swojej pamięci. Czy, czy są takie chwile, że, że po prostu człowiek jest na granicy? No, jak zaczynałem, to na pewno widok ludzkich zwłok, czyli zapach, mhm. czy to, że one w ogóle nie przypominają ciała ludzkiego. Od momentu, od momentu śmierci dzieje się coś, coś dziwnego z człowiekiem, albo wizyta w prosektorium, kiedy Mamy coś, co jeszcze przed chwilą było człowiekiem, leży na takim chłodnym, metalowym stole. I jak wygląda w ogóle sekcja zwłok? Zaczyna się od tego, że technik, na polecenie lekarza biegłego, skalpuje twarz. Musi zdjąć skórę głowy, a później wywija twarz do przodu. Mm -hmm. Człowiek wygląda wtedy trochę jak papaj. Tak się krzywi, ma tą nienaturalną mimikę, a potem wjeżdża szlifierka. I należy tą kość przeciąć, żeby się dostać do. Do środka, do mózgu. I ty musisz przy tym być. Ja muszę przy tym być, o, uświęcać to wszystko powagą swego urzędu. A później następuje otwarcie otrzewnej. Mm -hmm. Wtedy wszyscy zatykają nozdrza, bo, bo się roztacza. Coś, co można by nazwać zapachem śmierci, ale no, to jest po prostu to jest smród, którego nie da się wytrzymać. Jak to jest, że wy, prawnicy, którzy przez prawie całe studia jednak większość czasu y, siedzieliście nad książkami, wielkimi tomiskami, jak sobie z tym radzicie? Bo jednak, na przykład, taki student medycyny w jakiś sposób podczas tych dyżurów w szpitalach, których mają bardzo dużo w zasadzie od pierwszego roku na studiach, jakoś obcują z tymi różnymi sytuacjami, takimi niezbyt przyjemnymi widokami. Tak. Jak wy sobie radzicie z tym, jako prawnicy? Hmm. Znaczy, trochę jesteśmy do tego przysposabiani, na przykład w trakcie aplikacji czy, 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 czy później asesury. Natomiast yy, niektórzy sobie nie radzą po prostu. No właśnie gdzie no, się ta szkoła naszej, życia zaczyna. W naszej jednostce mamy jakiś taki koleżeński układ, że jeśli ktoś bardzo nie jest w stanie pojechać na sekcję zwłok, to jedzie kolega w zastępstwie. Na przykład nie wszyscy rodzice są w stanie jechać na sekcję noworodka. Mhm. To jest w ogóle najgorsza sekcja zwłok patrzeć na takie małe ciałko, któremu wydarzyło się coś bardzo złego po drodze. I wtedy się po prostu wymieniacie, ale jednak ktoś na to mu musi jechać, tak, tak. ktoś musi to ja dźwignąć. Wiem, rozmawiałem kiedyś z naszym lekarzem biegłym, który otwiera te zwłoki. Przez telefon coś tam ustalaliśmy, jakieś kolejne czynności, i no, mówiliśmy naszą gwarą zawodową. Bo na przykład prokuratorzy mówią na swoje miejsce pracy firma to jest taki rodzaj gipsery. Mm -hmm. No i o tych zwłokach też nie wypowiadamy się językiem słowackiego i Mickiewicza. I później nastąpiła taka chwila refleksji z tym lekarzem zaczęliśmy mówić dlaczego my w ogóle weszliśmy w ten język taki, taki niezbyt, niezbyt cenzuralny taki i to był rodzaj złapania dystansu mhm. bo przecież ten człowiek który leżał na tym stole ktoś może powiedzieć że to był zwykły menel ale to nie był menel to był człowiek z problemami który gdzieś mógł być jakoś zaburzony psychicznie coś mu w życiu nie poszło Wiecznie mu było zimno, wiecznie chodził głodny albo otargany tym problemem alkoholowym, yy, z jakimiś robakami chodzącymi po jego ciele, wszy, które ciągle mu dokuczały. Musiał spać gdzieś na ławce, więc on naprawdę miał ciężkie życie. I to nie jest ktoś, kogo należałoby wytykać palcem i się z niego śmiać, tylko naprawdę. Yy, jest to przykre. Po jest prostu. to bardzo przykre. Natomiast my, obcując czymś takim na co dzień, musimy stawiać ściany w mózgu, żeby po prostu sobie, nie, żeby nie zwariować z tym wszystkim, mm -hmm. bo to jest, to jest trudne do, do uniesienia i. No mam kolegów i koleżanki, którzy po prostu nie wytrzymali z powodu tych obciążeń psychicznych. I kompletnie zrezygnowali z, ze stanowiska prokuratora? Albo się leczą. Mhm. Że potrzebują pomocy fachowców. Tak, 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 A nie macie w ogóle jako prokuratorzy takiej odgórnej jakiejś, nie wiem, rewizji, że, że macie, czy macie, przysługuje wam jakieś... Yy... Wsparcie psychologiczne, czy, czy to istnieje coś takiego, czy to musicie na własną rękę organizować? Nie, wszystko na własną rękę. Przed przystąpieniem do zawodu musimy przejść oczywiście testy psychologiczne i psychiatryczne, czy jesteśmy zdolni do, te, do tego zawodu, ale później y, muszę się tu trochę poskarżyć, ale prokuratorzy zostają pozostawieni sami sobie. No. Mhm. Nie powinno tak być. Jednak no, pełni się bardzo odpowiedzialną i ważną rolę. Zwłaszcza chyba w dzisiejszych czasach, kiedy kładzie się mocny nacisk na tą sferę zdrowia psychicznego, bo ona jeszcze tak. 30 lat temu no, powszechnie w społeczeństwie była bagatelizowana, ale jednak dzisiaj się już wiemy, mocno jest to mówi ważne. o tym. Tak, wiemy, że to jest ważne i dobrze, że się o tym mówi, należy o tym mówić jak najwięcej. Mhm. A zdarza się też tak, bo może nie dużo, niektórzy ludzie sobie nie zdają sprawy, bo wielu osobom, które słuchają podcastów kryminalnych czy czytają kryminały, wydaje się, że prokurator to zawsze jest równa się właśnie zbrodnia, ale Wy też jeździcie na przykład na miejsca wypadków samochodowych, prawda? Takie widoki też musicie oglądać. Czy, czy to też jest? trudne? Co jest najtrudniejsze? Które, które sytuacje, czy właśnie zbrodnie, czy właśnie wypadki samochodowe, co jest najtrudniejsze dla was? No śmierć. Śmierć jest zawsze prostu, trudna. Śmierć. I tak jak wcześniej wspominałem, ta, ta przemoc seksualna, kiedy się zagląda w oczy kogoś, komu się stała niewyobrażalna krzywda, albo mm -hmm. przemoc domowa. Natomiast, kiedy prokurator musi pojawić się na miejscu zdarzenia? Kiedy y, zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci? Bo czym jest w ogóle zbrodnia? Zbrodnia mm -hmm. to jest definicja z kodeksu karnego, czy przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki. I tutaj mamy zagrożenie karne, że zbrodnie jest zagrożona zawsze karą pozbawienia wolności od lat trzech i musi być popełniona umyślnie. Występki mogą być też popełnione nieumyślnie, na przykład na skutek niezachowania jakichś reguł ostrożności, co często zdarza się właśnie w wypadkach samochodowych. Natomiast no widziałem takie sytuacje na przykład motocyklistów, który, który się tam wlekł przez, ciało się to wlekło przez bardzo długi odcinek ulicy, bo Chłopak zabrał motor z garażu i ja jechałem jeszcze do żywego człowieka, ale wszyscy wiedzieli, że on już nie przeżyje, bo, bo to się trzymało na jakichś resztkach nerwów, ta cała konstrukcja i przylatywał ten śmigłowiec LPR-u i nie przeprowadzałem oględzin ciała, bo było to ciało żywego człowieka, ale wiedziałem, że za godzinę dostanę telefon, że się nie udało. To było takie czekanie. No, ogląd... Przeprowadzaliśmy wówczas oględziny miejsca mm -hmm. Mamy takie Bardzo trudne historie Ale nie wierzę, że nie ma jakichś zabawnych Też y, sytuacji w, w, twoim, w twoim zawodzie Czy zdarzyło ci się na przykład podczas przesłuchania Coś, co kompletnie cię rozbroiło Pamiętam, że kiedyś przesłuchiwałem Kilku prokuratorów Przesłuchiwało taką grupę Związaną z handlem narkotykami To była grupa o powiązaniach rodzinnych Tam był Głównym maherem ojciec, ale był też syn. Rodzinny interes. Rodzinny interes, jak Breaking Bad. I mi przypadło w udziale przesłuchiwanie syna, i tak troszeczkę próbowałem tych różnych metod przesłuchiwania poznawczego, które gdzieś tam liznąłem. I zagadywałem go coś o dziewczynę, jego, bo młody chłopak. i tam pojawiała się też bardzo ładna, dwudziestokilkuletnia dziewczyna. I mówię: Słuchaj, kurczę, myślałem, że to jest Twoja dziewczyna, a to jest dziewczyna ojca. Mówi, no tak, tak, ja mówię tak. Tata lubi dziewczyny, co? No, no lubi. A masz mamę? No tak, mama mieszka tam gdzieś za granicą, i ty tak się bardziej z ojcem trzymasz. A do niczego się nie przyznawali. Nikt, nikt, nikt z tej grupy mówi: no, z, z ojcem się trzymam. I co tak? Pomagasz w domu? No pomagam, tam jest dużo pracy. Zwłaszcza jak ojciec diluje, nie? Mówi, no tak, tak. <głos> <głos> ale on nawet nie zarejestrował tego, że mi Taka się przyznał. To tak, była ta tak, rozmowa. Tak, ale nie byłem świnią i nie zapisałem tego na protokół, bo materiał dowodowy, cały pozostały był na tyle silny. Tak będą mieli te dragi znalezione w domu, gdzieś tam spuszczane w trakcie, w toalecie. No, natomiast no, jego stanowisko procesowe było takie, żeby się nie przyznawać. Natomiast <noise> rozbawiło mnie to. A nie boisz się czasem, że ktoś się będzie chciał na tobie zemścić? To też. Najpierw, mam nadzieję, że moja żona tego nie słucha, bo często pada takie pytanie, czy. No ja porusimy, się, żeby teraz wyłączyła na ten moment. Czy ja się nie boję sytuacji przesłuchania? Bo w ogóle jak to wygląda? Ja jestem bardzo mocnym zwolennikiem zasady, żeby dbać o prawa procesowe wszystkich stron. Też tej strony podejrzanej, później oskarżonej. Przesłuchuję zawsze w jeden do jeden w pokoju i proszę funkcjonariuszy, żeby opuścili pokój przesłuchań. sami. I żeby zdjęli kajdanki. Mhm. I kilka razy naprawdę zastanawiałem się czy to była dobra decyzja bo jednak obcuję z ludźmi niebezpiecznymi jak zaczynamy oni czują jakiś taki respekt przed prokuratorem ale jak zaczynamy drążyć te niebezpieczne tematy to tam gdzieś wychodzą te ich skazy osobowości bo większość ludzi którzy dopuszczają się tych poważniejszych przestępstw i są później badani przez biegłych lekarzy psychiatrów to ci psychiatrzy piszą w opiniach że nawet jeżeli nie było tutaj zniesionej ani ograniczonej poczytalności to mamy do czynienia z, z osobą o osobowości nieprawidłowej. Mm -hmm. No więc siedzę ja, zwykły chłopak, zwykły mężczyzna, naprzeciwko takiego wielkiego kafara, umięśnionego z tatuażami i łezkami pod oczami, tutaj gdzieś jakaś blizna, tu jakaś sznyta, napakowany, niespokojne oczy, rozbiegane, latają cały czas po pokoju, przesłuchań po mnie. I jakiego ja zaczynam pytać o te trudne i niewygodne tematy, to on się coraz bardziej nakręca. Kiedyś w pewnym momencie wstał mi jeden przesłuchiwany i zaczął chodzić po pokoju. Nerwowo, wiecie, rozbiegane spojrzenie. Ja sobie patrzę, hmm, mam tu tylko dziurkacz. Raczej słaba linia obrony będzie ten dziurkacz. Mówię, pan się uspokoi, proszę usiąść. On się coraz bardziej nakręca i mówi, no. Tak, powiedziałem tym policjantom. Ja stąd wyjdę mu w pierdolę. I, i się, no, jakby wtedy wiedziałem, że, że tutaj tylko jest jeden właściwy środek zapobiegawczy, bo jak ktoś przed prokuratorem, przed którym powinien mieć respekt, mówi, że jak tylko opuści pokój przesłuchań i wyrówna porachunki z zatrzymującym go policjantem, no to zaktualizowała no tak. się ta przesłanka procesowa mm -hmm. w postaci obawy popełnienia kolejnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Natomiast miałem też sytuacje zupełnie odwrotne. Ja wyrastałem w latach 90. i wczesnych latach 2000., kiedy na ulicy bardzo łatwo było zarobić mm -hmm. y, albo na przykład stracić telefon. Tak, I, pamiętam. I raczej, raczej y, tak siebie zawsze postrzegałem. A pamiętam takie sytuacje, kiedy policja wyprowadza jakiegoś rozbójnika, czyli kogoś, kto dopuścił się przestępstwa rozboju, czyli kradzieży z użyciem przemocy albo groźby jej użycia. Czasem też z niebezpiecznym narzędziem. I wychodzi z samochodu takie wielkie bydle. Co jakbym zobaczył na ulicy, to bym przechodził na drugą stronę ulicy, albo w ogóle starał się zmienić dzielnicę lub wskoczył do taksówki, i on mi pada na kolana i zaczyna płakać. Panie prokuratorze. I... <laughs> Ale to chyba chodzi tylko o powagę urzędu. Ja nie mogę, czyli jednak czują ten respekt. Wystarczy po prostu powiedzieć, że jestem prokuratorem i jednak. No myślę, że jeżeli ktoś trafia w policyjnym radiowozie, mm -hmm. żeby nie powiedzieć inaczej skuty od tyłu albo skuty kajdankami zespolonymi nogi ręce do prokuratora to on wie po co tam przy, przyjechał No ale nie boi się. Często, często, często im się wydaje że uda się wywinąć bo oni no tak. podejrzani zazwyczaj kłamią ale co ciekawe oni kłamią nie tylko nam prokuratorom ale jeszcze też swoim obrońcom mm -hmm. to jest ta pierwsza linia obrony sprawdzają w ogóle czy to kłamstwo jest na tyle wiarygodne że mogą że ktokolwiek to łyknie ale podejrzani zazwyczaj mi kłamią to ile trwało najdłuższe twoje przesłuchania a ile najkrótsze? Ja uwielbiam przesłuchiwać i... Zawsze że... są długie. Nie, nie. Ja, ja, ja przechodzę do rzeczy, bo ja chcę ustalić stan faktyczny, a mm -hmm. nie wypytywać kogoś o całe życie. Yy... Ale czasem jest tak, że ustawiają się koledzy i koleżanki pod drzwiami i słuchają jak przesłuchuję. No, naprawdę? Ale <noise> tak. że, że dobry po prostu w tym jesteś, tak? Że chcą się nauczyć? No myśl... nie, nie, nie wiem czy nauczyć, ale że, no myślę, że Przesłuchiwanie to jest ta rzecz, która idzie mi naprawdę nieźle. Bo to lubisz. W ogóle teraz jestem pierwszy raz w takiej sytuacji, że ktoś mnie przesłuchuje, a nie ja kogoś. <noise> I Jak się <noise> czujesz po tej drugiej stronie? U ciebie jest bardzo sympatycznie, ale może kiedyś <noise> zrobisz taki odcinek specjalny, że prokurator przesłuchuje. O! Prokurator przesłuchuje? Prowadzącą. Nie ma problemu. Chcesz <laughs> na wykrywaczu kłamstw chodzących. Może widzowie ci napiszą w komentarzach, czy chcieliby sprawdzić, jak dobry jestem w wykrywaniu no, blefu. O, o, a ja nie wiem, czy ja chcę, żebyś wykrył moje blefy. <laughs> Czasem nie ma się wyboru. A powiedz mi jeszcze, jak masz takie właśnie siedzenie sam na sam z tym kimś, kto mógł popełnić okropną zbrodnię, to zawsze ściągasz te kajdanki? Nawet jeżeli mówimy, nie wiem, o mordercy tak, dalej? Tak, zawsze. Serio? I nie komu... wiem, może to jest głupie z mojej strony, no, bo się, że ona jak wrócę do domu, a, albo ona to usłyszy. Bo nie musisz tego robić, prawda? Powinno się, no powinno się przeprowadzać w taki sposób przesłuchanie, żeby mhm. umożliwiać jak największą swobodę składania wyjaśnień. No, a co w przypadku, jak na przykład mieliśmy takiego yy, poznańskiego? mężczyznę, który zamordował lektorkę języka włoskiego mm -hmm. zdaje się. On był potem w takim specjalnym wręcz hełmie. Żeby nie żeby... zrobić samemu sobie krzywdy. Tak, to, to jakbyś miał z takim człowiekiem, to też byś mu kazał to wszystko ściągnąć, no nie, nie bałbyś no to, się? To już nie, no, Oczywiście, żebym się bał, bo jestem zwykłym człowiekiem, a nie Batmanem. No tak. Chociaż pamiętam, że jak pierwszy raz, jeszcze byłem asesorem wtedy i założyłem, wszedłem na sądowy korytarz, czekałem na rozprawę tam kręcili się różni ludzie, oni nie wiedzieli, kim jestem, jak wyciągnąłem togę. Pierwszy raz w życiu zarzuciłem na swoje ramiona, to poczułem jakąś niezwykłą jak peleryna Batmana. Tak, ale, ale nie jestem. Nie jestem super bohaterem, więc oczywiście, że się boję. I myślę, że w przypadku kogoś takiego no, nieobliczalnego, to oczywiście bym zachował wszystkie środki bezpieczeństwa, mm -hmm. bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Czyli nie, Plus, nie masz nawet też... schowanej jakiegoś gazu, nic kompletnie? Nie, ale mam zapas szywaczy. No to poważna broń. <noise> Mam w rękach twoją książkę, ale przede mną bardziej siedzi prokurator. Czy to jest taki czy da się w ogóle to cały czas prowadzić i to i to, być i pisarzem i prokuratorem, bo jesteś i prokuratorem naprawdę z ogromnymi sukcesami, ale też jesteś coraz bardziej rozchwytywanym pisarzem. Twoje książki są no, cieszą się dużą popularnością. Czy da się to naprawdę ciągnąć jedno z drugim naraz, a jeżeli nie, to co wygra? Która, która strona mocy? No to jest pytanie, które spędza mi sens powiek, bo ja cholernie lubię być prokuratorem. Naprawdę mm -hmm. uważam, że to jest najciekawszy z zawodów prawniczych, najbliżej mu do takiego jakiegoś idealnego, wyidealizowanego obrazku Sherlocka Holmesa. Ale z drugiej strony. Teraz, już przy piątej powieści, kiedy na dobre zadomowiłem się w tym świecie kryminału i wchodzę do empiku i widzę swoją książkę na, na topce bestsellerów, to wiem, że z tego też nie chciałbym zrezygnować. A jednak doba ma tylko 24 godziny i ten zasób czasu jest dla mnie najcenniejszym zasobem, mm -hmm. stale mi go ubywa. Czyli jeszcze nie wiesz? Mam nadzieję, że nie będę musiał podejmować takiej decyzji, ale. Być może ona mnie czeka jakoś w przyszłości. Ale poniekąd prokuratorem jesteś w swoich książkach, więc to jest jednak takie połączenie tego, co lubisz. Jest to trudno pisać kryminały i nie pisać o, o prokuratorze. I mm -hmm. też ktoś się mnie czasem pyta, jak dużo jest mnie w tych prokuratora. Tak, właśnie zastanawiam się. Mm -hmm. ja... Odpowiadam, kurczę, no na pewno dużo, bo trudno, prokurator pisze o prokuratorze, no tu się aż nasuwa tak. taka, taka analogia, więc specjalnie później kieruję im życie osobiste i mm -hmm. obdarzam różnymi cechami, których sam nie posiadam, ale yy, no, ja w tych, wiesz, głupio powiedzieć, że prokurator jest złodziejem, ale ja w swojej literaturze cały czas kradnę ludzi mm -hmm. z osobowości, z cech, z przywar Później to wrzucam do jakiegoś takiego wielkiego blendera i wykuwam postacie ze swoich książek. Więc później tam się gdzieś dowiaduję od znajomych. Ej, przecież to jest ten i ten. Poznają, tak? Odmawiam udzielenia odpowiedzi <laughs> na to pytanie. <laughs> Ale dobra, nie, nie może być tak łatwo. Musisz wybrać. Jest sprawa życia i śmierci: albo pisarz, albo prokurator. Co wybierasz dzisiaj, tu i teraz? No dobrze, to powiem, że prokurator. Tak myślałam. <laughs>